spotkaniu Krajowych Sekcji Pożarnictwa podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Akcja protestacyjna jest związana z brakiem waloryzacji płac od ponad 7 lat. Jest to brak podwyżek płac, brak jakiejkolwiek waloryzacji płac, brak waloryzacji budżetów komend. Strażacy, jak przychodzą do służby przez okres 3 lat stażowy, mają najniższe pobory, to jest około 1700 zł. Jest to ciężko utrzymać rodzinę za takie pieniądze. No, jako strażacy nie możemy strajkować i jest to akurat ta forma protestu, która by była najbardziej odczuwalna, ale my jako służba mundurowa nie możemy strajkować, będziemy wyjeżdżać i jedyne co możemy zrobić, to podjąć akcje pikietowe, oflagowanie, no i manifestacje, duże manifestacje, to jeszcze możemy zrobić. Strona rządowa zapomina o nas, nakłada dużo obowiązków. Tutaj nas widzą, bo dokładają obowiązków coraz więcej związanych z ratownictwem różnego rodzaju, ale zapominają o nas przy podwyżkach płac. Od 7 lat upominamy się o zmianę umundurowania do działań wielkopowierzchniowych, wysokich temperaturach, działań ratowniczych. Obiecane mamy to, że będą podpisane nowe rozporządzenia, w których wejdzie to umundurowanie. Do tej pory nie. Mamy te ubrania do ciężkich działań gaśniczych, w których musimy stać w wysokich temperaturach na drogach.